Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na fascynującą partię. E, fascynująca jest z tego powodu, że... E gra między innymi Dawid Bronstein, który e, no, był porównywany troszeczkę do Garego Kasparowa znaczy ja go porównuję, bo styl gry e, był podobny, Kasparow się wzorował na Bronsteinie e, z, tutaj gra z Gellerem, Geller był takim e, no, szalonym zawodnikiem, który w spółce z radzieckimi arcymistrzami kiedyś e, e, dał czadu i wyeliminowali Roberta Fischera z, jednym, z, z jednych z turniejów ale to już historia, e, tam e, Działy się różne rzeczy, nieistotne. W każdym razie bardzo ciekawa kombinacyjna gra, ciekawa końcówka, zapraszam serdecznie. A przy okazji, zapraszam 25 września 2021 na symultanę szachową. Będę grał na 100 szachownicach. Zgłoszenia: kto pierwszy, ten lepszy. Wszystkie dane będą w opisie pod filmem, wszystkie szczegóły. No tak przy okazji, z okazji dziesięciolecia firmy Szachuś. Będzie mi bardzo miło jak się zobaczymy. Bardzo szybko są zgłoszenia, więc mam nadzieję, że jeszcze kilka miejsc będzie. Do zobaczenia na symultanie, a zapraszam Was tutaj na analizę D4 tutaj rozpoczął Dawid Bronstein. Skoczek na F6 C4, posunięcie E6, skoczek C3 no i koniec B4. Obrona Nimcowicza na z szachownicy. Plan jest taki, żeby tego skoczka w pewnym momencie zbić, no i tak też się dzieje, bo po ruchu A3 ten goniec tutaj ma zamiar tego skoczka wybić, no i dzięki temu czarne zdublowały białym piony. No ale straciły w ten sposób gońca, coś za coś i białe są zadowolone, pewnie, i czarne są zadowolone. Po roszadzie tutaj galera nastąpił ruch F3. Taki ruch już był zagrywany. Niedawno analizowałem partię, właśnie klasyczną i to. To jest takie ciekawe posunięcie, silniki e, nie lubią tego ruchu teraz, pokazują niewielką przewagę czarnych już e, e, w szóstym ruchu, e, jaki trzeba zagrać. I to jest posunięcie D5, rozwojowe, normalne, ale ja bym się tu silnikiem nie sugerował, to jest dosyć ciekawa pozycja po wybiciu e, i wybiciu e, pionkiem. Jest świetnie, tak też w partii poszło, ale na przykład, jakbyśmy czarnymi tu chcieli wybić skoczkiem lub hetmanem, no to mamy szybki strzał E4 z bardzo silnym centrum i to jest myślę, że całkiem sensowne, dlatego też czarne wybijają pionem. No i jak grać dalej? Otóż, tutaj jest kolejny ruch pionem. To są takie trochę, można powiedzieć, antyszachy, no bo nie wyprowadzamy sobie od razu figur, ale są właśnie takie debiuty, gdzie właśnie często wychodzą pionki. Po tym posunięciu goniec wyszedł na f5, jak najbardziej naturalne posunięcie. Skoczek na e2, skoczek na d7 i skoczek f4. I zauważmy, że skoczek z e2 od razu poszedł na f4, czyli drugi raz ruszyliśmy się figurą. Nie ruszaliśmy się żadnym gońcem, to znaczy tym tylko mogliśmy. No ale tak trzeba grać, żeby goniec miał otwartą ścieżkę. Ten goniec grając na b2 czy na d2 traci sens tak naprawdę. Więc, no, trzeba jakoś aktywnie próbować. To jest dobry ruch wbrew pozorom, i tu się wszystko trzyma. Ta formacja jest dosyć mocna. C5 ze strony czarnych, i to jest dobra reakcja, dlatego że staramy się atakować centrum, ale to już mi silniki, szachowe podpowiadają, że białe mogłyby zagrać dosyć ciekawie, czego nie uczyniły, bo w partii nastąpił ruch koniec D3. Jakbyśmy na przykład teraz zagrali dosyć ostro. A jak można by było yy, spróbować zaatakować? Myślę, że osoby, które lubią grę agresywną, już widzą to posunięcie. I można by było zaszaleć. Jest to ruch G4. Silnik też pokazuje bicie skoczkiem, żeby tam dać szacha Hetmanem, ale ja bym się tu białymi nie obawiał. Zawsze króle, królem idziemy na D2, i za cenę figury e, możemy tutaj sobie trochę pocierpieć. To jest miłe, myślę, że miłe cierpienie. Po gońcu, na przykład na G6, co jest takim pewnie odruchem, e, od razu byśmy mogli zaatakować H4. I po ruchu, na przykład, H6, e, no istnieje właśnie taki ruch, na przykład, jak król F2, co się wydaje śmieszne, ale on odchodzi od centrum, wszystko się broni, te pionki mogą być w gotowości, e, ale też goniec D3 całkiem sympatycznie wygląda po wymianie. Hetmanem fajnie wybijamy i próbujemy tam G5 atakować króla. Z tego względu, że też skoczek nie ma tu zaczepki. Bo już nie będzie gońca na G6. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe, lecimy dalej, moi drodzy. Po ruchu C5, goniec od razu zagrał na D3. Mało dokładne posunięcie, nie pytajcie mnie, dlaczego to są silniki, a nie ludzie, po wybiciu Hetman D3, tak po prostu chyba białe chciały wymienić tego gońca, ale z tym gońcem może być problem. Bo biało polowy goniec u białych był niezły, ale ten goniec jest taki trochę powiedzmy, znaczy, jeżeli on tu znajdzie jakąś furtkę dobrą, na przykład na A3, może być silną figurą, ale na razie nie Zrobił posunięcia. Czarne zagrały teraz wieża E8. No Trzeba bronić punktu E4, nie pozwolić białym na zagranie właśnie tego ruchu, no ale tu jest Roszada, rozwój się powoli u białych kończy. Wieża C8, czyli ruch dwoma wieżami super sprawa, proste posunięcia i można grać. Bronstein z kolei zagrywa wieża B1. Z reguły bywa tak, że jak zawodnik gra dosyć kombinacyjnie i lubi taktykę, to zwykle jego partie są mało poprawne, takie malutkie niedokładności, co nadaje dużej pikanterii w szachach, w partiach, dlatego że właśnie silniki zawsze pokazują dokładne posunięcia w ostrych pozycjach człowiek nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć swoim umysłem, dlatego to też jest ciekawe i warto myślę taki styl gry mieć, aczkolwiek, aczkolwiek styl gry powiedzmy pozycyjny, suchy spokojny, solidny też jest świetnym stylem gry można też miksować, moi drodzy wszystko można, teraz powierza B1, no Hetman zagrał na A5, zobaczcie, że tutaj jest podstawka piona, ale ta podstawka na pewno była świadoma, lepsze Zagraniem byłoby zdecydowanie skoczek B6, dlatego że skoczek pilnuje pola C4, tutaj skoczek pilnuje pola E4. Pionek świetnie też się w, w, tym, w tym udziale bronienia tych pól dobrze sprawuje. No, również wieże też działają. To wyglądałoby naprawdę całkiem ciekawie. No cóż partii Hetman zagrał na A5. No i po tym posunięciu tutaj Bronstein od razu wybija pioneczka. Po tym ruchu skoczek B6. No i można by było powiedzieć, że czarne tutaj zastawiają małą pułapkę ze złapaniem tej wieży. No Hetman A6 jeszcze nie można zagrać. Tutaj jest sprawa oczywista, ale istnieje taki ruch z trąceniem C4. Jak sobie z tym białe poradziły? No bo taki ruch trzeba troszeczkę też przeliczyć. Jak się już bije wieżę na B7 to już na konkretach trzeba działać i Breunstein przy, y, przygotował tutaj i y, y, uderzył mocno. Jest to ruch, oczywiście, G4. Odsłaniamy króla, nie boimy się, to się przydaje. Ten król tutaj, no zobaczcie, te figury nie dostają się do króla, więc tu możemy próbować atakować. No i teraz nastąpiło H6. Y Sprawdźmy jednak, to znaczy H6 można zagrać, bo i tak gramy H4 i grozimy tym ruchem G5, więc ten ruch jak najbardziej może być. Ale teraz tutaj czarne zbiły pionka, a zastanówmy się, czy nie można by było zagrać tutaj pionkiem na C4. To już jest taka fajna zależność z tymi posunięciami. Przede wszystkim i ruchem C4 Jeżeli byłby ruch C4 to jak grać dalej Spróbujcie zatrzymać materiał Bo chodzi o to, że czarne będą grały Zaraz hetmanem i chcą zbić wieżę Spróbujmy zatrzymać film I znaleźć opcję dla Białych Otóż można byłoby grać W sposób dosyć łatwy Na początku, bo hetmanem trzeba uciec Czyli hetman C2, a po hetman A6 trzeba było Znaleźć jakąś odpowiedź I co tu zrobić Myślę, że teraz jest troszeczkę łatwiej, mam nadzieję Należałoby przede wszystkim zbić wieżą skoczka. Oczywiste, zagranie po wybiciu Hetmanem jest ruch G5. No i widzimy, że te pionki robią robotę, bo po wybiciu tutaj ten skoczek musi gdzieś uciekać. No i D7 czy H7 bez większego znaczenia, powiedzmy, że idzie na H7, to skoczek zbije na D5. Bez jakości. Białe tutaj stoją fantastycznie. Przewaga białych jest bez jakości, moi drodzy, i to spora, bo powiedzmy: No, Hetman gdzieś musi zagrać, na przykład na D6. Tu się ruchu nie boimy. Gramy sobie fantastyczne zagranie E4, i nawet po takim posunięciu, po wymianie Hetmanów, to białe mają świetną pozycję ze względu na przewagę dwóch pionów. Świetnego skoczka w centrum, goniec w gotowości, skoczek nie gra. I tu się jeszcze przy okazji fajnie ten pion broni, znaczy, goniec broni piona. Oczywista. Oczywistość. No cóż, lecz po H4 czarne wybiły pionka na D4. No i co teraz zrobić? Jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. No i G5 nastąpiło. No ruch narzuca się. Trzeba taki ruch grać od razu. Znaczy, trzeba mieć przyszykowane posunięcie, które będzie wtrącone. Ok, jak zagrały czarne? Czarne zbiły tutaj na E3, ale trzeba brać pod uwagę, co się stanie, jak będzie na przykład bicie wieżą na C3 z wtrąceniem ze strony właśnie teraz Galera. Jaka była odpowiedź? Otóż należałoby zagrać koniec D2, tak po prostu, bo jak będzie wybicie Hetmana, wybijamy Hetmana tutaj, no i zobaczcie. Wisi wieża, wisi skoczek. Jak wieża zbija gońca, to goniec wieża zbija pionka, to goniec zbija skoczka. No i mamy dobrą grę, bo po wybiciu wybijamy skoczka. Tu jeszcze są takie opcje jak pionek na e3, żeby ten pionek miał już awans taki dosyć poważny, ale się niczego nie boimy. Zbijamy piona na d5. Pozycja wygrana dla białych. To oczywiście wymaga jeszcze trochę techniki, no bo e, trzeba uważać na taki ruch jak e2. A wieża E1 jeszcze wieża może sprzątać piony, ale na wyższym poziomie ten jeden pion nawet wystarczy, żeby tę pozycje wygrać bez większych raczej problemów. Jak poszło w partii, moi drodzy? Pionek zbił, to już wiemy. No i tutaj zostało wybite. Tutaj Geller myślał, że ma dobrze w tej sytuacji. No ale wieża zbiła tutaj jeszcze na C3. I okazuje się, że te piony są niezwykle groźne. Ale Geller nie przewidział jednej opcji dla białych. No i to jest klucz tej całej partii. Zapraszam do zatrzymania materiału. Białe zaczynają i wygrywają. Można się trochę zastanowić. Przepiękne zagranie tutaj Bronsteina. No i uwaga. Film zatrzymany, film puszczony, pokazuje posunięcie. Fantastyczny ruch, fantastyczny ruch, Hetman G6. Ups, podstawiłem Hetman. Nie do końca. Fantastyczny ruch z tego względu, że grozi mat. Jest bezpośrednia groźba, a jak zostanie wybity Hetman. No to wieża G7, bez znaczenia, gdzie pójdzie król i skoczek G6 mat. Partia się skończyła dokładnie w tym momencie, ale trzeba przyznać, że mat. Imponujący w tej tak ostrej pozycji. Dziękuję serdecznie za uwagę, jeszcze raz zapraszam na symultanę. Wszystkie szczegóły są w opisie pod filmem. Pozdrawiam, cześć.